trolejbusy od numeru taborowego 3842 do 3848 oraz od 3867 do 3868 są własnością MPK Lublin, ale Gdynia oraz Tychy podpisały umowę odnośnie wypożyczenia trolejbusów. Kolejno zostały oddane Ukrainie trolejbusy od numeru taborowego 3849 do 3866 oraz od 3869 do 3873. Pojazdy są w całkiem dobrym stanie technicznym, ale trolejbusy z alternatywnym napędem były potrzebne do objazdów związanych z remontami m.in. wiaduktu na Diamentowej, a także do innych czynności.